Cześć, witam Was Marcin ze Skalnika. Dzisiaj porozmawiamy o konserwacji butów turystycznych. Konserwacja obuwia powinna być tak naprawdę rutynowym procesem, który przeprowadzamy po każdym wyjściu w górę. Prawidłowa konserwacja obuwia ma na celu usunięcie z niego brudu, kurzu, błota i umożliwienie po nałożeniu ponownie warstwy impregnującej, która zapobiega wchłanianiu wody przez cholewkę. Tak naprawdę, jeżeli buty, nawet jeśli mają membranę i nasiąkną wodą, nie będą oddychały, a potrafią też przemoknąć. Do czyszczenia impregnacji obuwia turystycznego będziemy potrzebowali środka do czyszczenia obuwia, środka do impregnacji, szczotki, którą ściągniemy najtwardszy brud, zaschnięte błoto z obuwia, takiej klasycznej szczoteczki do paznokci, którą dokładnie wyszorujemy wszystkie elementy buta, suchą ściereczkę z mikrowłókien i wilgotną ściereczkę z mikrofibry. Zaczynamy od najważniejszej rzeczy. Musimy ściągnąć sznurowadła. Chwileczkę nam zajmie. Szlufki są dość ciasne. Ale to dobrze, bo sznurówki się nie przesuwają tak mocno. Po wyjęciu sznurówek możemy przystąpić do czyszczenia obuwia. Sznurówki spokojnie możemy wrzucić do pralki, możemy wyprać również je ręcznie. Ja zalecam pranie w pralce. Nie będzie wtedy żadnych zabrudzeń. Pierwszy środek, którego będziemy używali, to footwear plus gear cleaner z brytyjskiej marki Grainger's. Przekręcamy zawór w pozycję on. Spryskujemy obficie buta, nie pomijając żadnego miejsca. Cholewka musi być dokładnie spryskana. W momencie, kiedy cholewka została spryskana, możemy zacząć szorować obuwie. Dzięki temu usuniemy cały brud i cały kurz z obuwia. Ważne, żeby dokładnie wyczyścić miejsca, w których obuwie się zagina, gdyż tam najczęściej zbiera się duża ilość wody i woda może penetrować cholewkę. Jeżeli uważacie, że but wciąż jest dość brudny, można but spryskać dodatkowo i czynność tę zwyczajnie powtórzyć. Bo już widać, troszkę więcej piany się pojawiło, a dzięki temu mamy pewność, że pozostałości starego impregnatu i całego brudu na pewno znikną z obuwia. Po takim szorowaniu używamy wilgotnej, dość mocno wilgotnej ściereczki z mikrofibry i przecieramy buta. Nie boimy się tego, że obuwie będzie delikatnie wilgotne, a nawet mokre. Taki jest generalnie cel tego etapu. Mam pewność, że wszystko zostało odpowiednio ściągnięte z obuwia. Odciskamy ściereczkę i możemy sobie jeszcze raz obuwie przetrzeć. Na pierwszy rzut oka widać, że różnica w czystości obuwia jest znaczna. Obuwie jest wilgotne, skóra buta również, co oznacza, że pory skóry zostały otwarte i możemy przystąpić do impregnacji za pomocą Footwear Repel Plus. Przekręcamy zawór w pozycję on i z odległości około 15 cm spryskujemy równomiernie cholewkę obuwia. Dajemy chwileczkę, żeby impregnat się wchłonął, a nadmiar ścieramy suchą ściereczką z mikrowłókien. I tak przygotowanego buta pozostawiamy do wyschnięcia.
Buty są wyczyszczone, zaimpregnowane, miały czas, żeby wyschnąć. Różnice widać już na pierwszy rzut oka. Lewy but był, nie był czyszczony, prawy był wyczyszczony i zaimpregnowany. Czas schnięcia wyniósł około 8 godzin, także trzeba zawsze poświęcić na to przynajmniej jeden dzień. Musimy mieć ten jeden dzień zapasu. Nie powinniśmy suszyć butów przy źródle ciepła, no, ma to negatywny wpływ na cholewkę i jej łączenie z podeszwą. Po zabiegu impregnacji woda powinna perlić się na cholewce buta, dzięki czemu nie będzie penetrowała cholewki dalej, nie przejdzie do środka buta i nie będziemy czuli wilgoci na naszych stopach. Mam nadzieję, że proces impregnacji jest dla Was jasny. Myślę, że jest też bardzo prosty i każdy z nas powinien sobie z nim poradzić, a przynajmniej zapamiętać, że jest to rutynowa rzecz, którą należy wykonać zaraz po tym, jak wrócimy do domu z długiej eskapady. Albo i z tej krótszej, jeżeli buty bardziej ubrudzimy. Na ten moment bardzo Wam dziękuję. Mam nadzieję, że udało mi się rozjaśnić wszystkie zagwozdki związane z konserwacją obuwia. Tymczasem Was żegnam i do zobaczenia w kolejnych filmikach.